Kochani, z tej strony z Lukasona, to i w tym odcinku od razu już, żeby wam to no, nie ten czasu nie zabierać w odcinku, przepłynęłem na tą wyspę już, na tą największą wyspę widzę, Warantu, wedle mapy, jeśli mapa nie kłamie. No myśmy byli ostatnio tam, nawet jeszcze są, tutaj, jesteśmy gdzieś tutaj, no widzę największa, to są jakiś zbiór trzech wysepek, które też fajnie byłoby odwiedzić, ale pierwsze się skupię na tym, no. Nawet jak... No dobra, coś już mnie atakuje, fajnie, że... Aha, dobra. Nie no, mag jakiś, kurde, nic nie widzę kompletnie. Dobra. Coś mnie atakuje, nie wiem tylko co. Pewno jakiś mag. Aha, dobra, mag ożywieńców. Holendera. No, szybko lepiej trochę wycofać się i gulnąć szybkiego. Już mnie nie dogonią. Ała! Głupi ożywieniec, naprawdę głupi. No się zatrzymało trochę z zasięgu, więc mnie nie trafi teraz. Ła, no bez jaj jeszcze mnie trafił. To mnie wkurza ten mag już. Nie ma. Nie ma, zapomnij o tym. Czy to powtórzysz? Sio, głupie szkielety. Ej, no, jeszcze gdzieś spadłem, no. No chodź tu, cwaniaku, no chodź. Ale tu... rzeź była niezła. I ciężka skrzynia, świetnie. Ciężka kusza, o, jeszcze lepsze coś. Dobra, mamy jaką? Zabójcę nosorożców. No, jest lepsza. Jest. Nie, dobra, jak już od razu jestem, mam tu kartkę przy sobie. Największa wyspa Warantu. Gdzie to jesteś? Tutaj, 38. Mamy to. Mamy już kolejną ciężką skrzynię i fajowo. No, to ostatnie pierścień jakiś. Pewnie jakiś nieciekawy, ale mogę zobaczyć jaki. No, któryś doszedł, nie wiem, który. Widziałem, że z tego kapłana żmicu coś mogę zebrać. Nie, to ze szkieletu. No, bo to mamy przynajmniej kolejną ciężką skrzynię. Kurde, no, zaraz się w tych chaszczach pogubię. Dobra, obczajmy, co jeszcze jest po drugiej stronie, może. Przydałoby się jednak, przydało. Aha, natura szaleje tutaj normalnie na tej wyspie. Naprawdę szaleje. Nie jest jeszcze coś, czy ktoś z kim mógłbym, no, z czym mógłbym walczyć? Jesteśmy już prawie przy granicy. Ale trafimy na razie na jakieś ruiny. No dawno nie widziane ziele lecznicze. To może tych roślinek nie widziałem, naprawdę. Jak już widzę, to warto jednak zebrać. Pewnie jest noc. No już jest noc. Widać. Nie ma nic tu ciekawego, poważnie. Studnie wszystko, ale opuszczone tu jest. Może ktoś się tej wyspie kiedyś mieszkał, skoro tu studnia. Nie, nie studnia, tylko wieża. Skąd pomysł, że to studnia jest? Co ty, Łukasz, co nie rzeczy nie widziałeś? Przecież widziałem wiele razy. No nasz bakarz, ja poznaję. Tam dalej jest, widzę, wyspa. Wiecie co, ja w tym momencie może utnę jako tako i spotkamy się już na tamtej wyspie. Myślę, że tak. Okej, okay, na wysepkę już dotarłem, oczywiście. Niezbyt życzliwie mi powitał piaskowy topielec. Niezbyt życzliwie, no szkoda. Ewidentnie nie lubią gości. Jeszcze jeden. I jeszcze. I tam dalej widzę. Kurde, dawno już nie strzelałem kuszą. Dobra, ładuj. Gdzie ty jesteś? Tam jakiś jeden jest. No, nie ruszaj mi się. Nie traf go, bezi, ustrzel go. Wiem, dawno nie strzelaliśmy, ale to nie... A, on tu bardziej jest. Tam gdzieś strzelasz w bok. Tutaj dawaj go.
No. Na strzała poszedł. Fajnie, ktoś mnie zobaczył, któryś z nich. No, już leci do mnie jeden. Ale kusza zdejmuje ich na strzała. Dobra. Schowaj ją. Nie, tak go. Przukuj, tak jak to robisz ze wszystkimi przeciwnikami. Jak mam te czas od... Mam takie odcinki, to przecież mogę sobie tyle te wyspy zwiedzać i ogólnie oczyścić je. Potem się nie da się tutaj później wracać już. No chodź tu, tchórzu jeden. Nie, wydawało mi się, że tam widziałem skrzynkę, ale to tylko moje przewidzenia. A, mój nietrafiony bełt. Dobra, co jeszcze na tej wyspie mnie może czekać? Więcej topielców, tak? Jeszcze dwa. No. No jak je uciekiniesz normalnie? Się znaleźli topielce, tchórze. Dobra, co mamy dalej? Metalowy kufer, no dobra. Weź i bierz broń i wyciachaj te topielce. Nie oszczędzaj ich. Zobaczmy, co takie opilnowaliście. No, jakieś kuferka. Z takimi podstawowymi rzeczami. Dobra, jest coś tu jeszcze ciekawego w tej wyspie? Jak nie, to zaraz się przejdę na kolejne. Tam są jakieś mniejsze, ale... Może coś będzie. Także miał już te sprawy z wyspami ogarniętą. No, jeszcze jeden. Albo i nawet nie. Ty cwaniaku. Dobra, koniec z wami, paskudy. O, kwiopice, też was chwilkę nie widziałem. Chociaż nie, widziałem, przecież Kolagos się z wami tłukłem. Ale kiedy to było? Nie, chyba nic sobie ciekawego już nie znajdę. No, dobrze, przynajmniej te topielce zapewniły mi małą rozrywkę na początek. I te krwiopijce, które gdzieś tam się pojawiały. Widzisz, niż mnie nie zatrujesz. Sorry, ale jestem odporny na trucizny, więc teraz mi tak łatwo już nie zatrujesz. Dobra, ta wyspa daleko jest? Chyba nie, no to się już tyle do was tu przepłynę, tak. Obczajmy każdą z tych wysp, będzie z głowy potem. Będę mógł się zająć już istotniejszymi rzeczami. Jaszczury tutaj mamy, dobra. Kolejni niezbyt życzliwi goście. Ten tu ognisty, no chodź tu. Hierdyle, chodź tutaj do mnie. Sorry, ale chorobą to już mnie nie zarazisz. Sorry, ale jestem na to już przygotowany. No dobra, więcej krwiopijców wesołych. Czy na strzała schodzą. Kolejne jaszczury. Dobrze, jednak po tych wyspach zacząłem krążyć. No cenny exp by się zmarnował, gdybym nie przyszedł tutaj. Ale cenny exp by to był zmarnowany. Gdybym nie chciał po tych wyspach pochodzić. Może i nie wydaje się duży, ale jak się go skumuluje, to nawet jest to całkiem pokaźna ilość. Nie, jaszczurek nie bijemy. Te maluchy nic tam nie robią przecież. Chodź tu. Co za uciekanie. O ty. I giń. Dobra, tu jeszcze, bo jeszcze jeden idzie. Jeszcze jeden chciał dostać. O, jeszcze jeden. Ognisty. Dobra, masz za swoje. Paruwo. Dobra, jak ktoś zostaje nasz tylko jedna wyspa. No, te muchy, jak te muchy irytują tutaj. No, coś jeszcze jest wokół tych krzaków. Jaszczur, jeszcze jeden. Jeden? Tak, dalej to już tylko jaszczurki i zwłoki. No cóż, zostaje nam tylko ta jedna jeszcze wyspa do
obcykania. Myślę, że nie będę robił tu już cięcia, bo tu nie jest dużo odległość. Tam było większa odległość była z tej większej grupy, no. Z tamtej pierwszej, co na tą drugą. Tu już są mniejsze trochę odległości. Więc tu już możemy się przepłynąć dla was. Dobra, widzę kolejne jaszczury ewidentnie. Nie, jeszcze lepiej, ogry. O! No sorry, że wam przeszkadzam, ale jestem tu po prostu nowy. Jestem takim trochę podróżnikiem, ale liczyłem, że dostanę jakąś ciekawą ofertę na zwiedzanie. Myślałem, że panowie mnie ładnie przyjmiecie. Pokażę, opowiecie trochę o swojej wyspie, ale skoro musi dojść do rękoczynów, to dobra. Samemu sobie zwiedzę. Przecież bym zapłacił. Kasą dużo nie pożałowałbym za dobrego przewodnika. Dobra, co to za skrzynki? No, nie wiem. Jeszcze jeden. Czy wszyscy przewodnicy na tych wyspach są tak agresywni? Czy od razu atakujecie swoich turystów? Prawda? No, potem się dziwicie, że tu turystów nie macie. Solidny metalowy kufer, świetnie. Bąbel czasowy, no dobra, weź ten czar, chociaż pewnie go nie wykorzystam, ale... Kto wie, metalowy... No, to takie podstawy, czy magiczne, tam magiczne rudy, sam magiczna ruda i takie tam, takie tam. To to wszystko już? Czy jeszcze jest kawałek wyspy do zwiedzenia? No to jest malutka dość. Jak tak popatrzeć. Znaczy, to wiele by nie było. Coś mi atakuje tyle, że ja tego nie widzę. Aha, piaskowe topielce. No chodź tutaj, cwaniaki. Tak jest bez cwaniaki. Ale słabo. O, ognisko. No, odpocznij sobie, że chwilę. Mam jakieś mięso do upieczenia może? Nie ma. Dobra, zjedz kawałek pieczeni. Obczajamy zaraz tą skrzynkę. Trup, czyli skrzynia pułapka. Skoro trup. Chociaż przy wielu skrzyniach były trupy, nic nie było. Co to za uszkodzona skrzynia? A co my tu mamy? Klucz z brązu? Dziedzictwo dziadunia. A co to jest? Tak się pytam. Wow. Przywódca niczego. Co miałeś przy sobie? No, trochę gotówki miałeś, no nie powiem. Jakiś klucz i książki. Tutaj są księgi. Nie, magia. To dokumenty. Zobaczmy. Aha, gdzie jest guru? Dobra, czyli coś takiego. Taki kluczyk. Czy ja teraz myślę... Pamiętam, gdzie tu jesteś. Mapa świata. Podczas drogi z Bragi do Benerai. Tam była jaskinia z ogrami i jakaś skrzynka. Może to tam powinienem się udać? Nie wiem jak wy, ale to brzmi ciekawie. Dobra, weź Braga. I przebiegniemy się tam i znajdziemy tą jaskinkę. Bo może to będzie tam pasował ten klucz. O, koczywnicy już sobie siedzą tutaj. No, a jak mieli pomóc walce, to już nie potrafili. Mamy oko na wszystko. Co? Pogadamy później. Gdzie macie swojego Asaru? To jeszcze może z nim rozmówił się. Nie, tu Diego. No, patrzcie, co jak gdzieś się ulotnił. Uważaj na siebie. Dobra, nie ma czasu na pierdoły teraz. Droga to jakoś w tę stronę wiodła.
Gdzieś po drodze była ta jaskinia z ogrami. Nie wiem, czy to właśnie tam nie jest ta skrzynia przypadkiem. Bo była coś zamknięta, nie dało się otworzyć. Że potrzebujemy odpowiedniego klucza, pisało. Nie, do trupy, biłem się z nimi. Nie, to się kawałek szło, jak dobrze kojarzę, to było takie gdzieś wgłębienie. No nie wiem, jakby, ale mi się wydaje to ciekawe całkiem. Tutaj chyba, tak. Tak, były ogry i na końcu była jakaś skrzynia. Zreperowana skrzynia. Sprawdźmy, czy tam. Ale to jak ja w 5, bo nie wiem, co jeszcze się... Tak. Klucz ze srebra teraz i druga część. Aha, spoko, fajne nazwy na pewno macie. Nie powiem, fajne nazwy macie. Dobra, zobaczymy, czy macie coś ciekawszego. Łzy Adanosa. Aha. 1 złota, spoko. Pigułki szczęścia. Spoko. Dobra, ja nie mam pytań co do tego. Dobra, wejdź w dokumenty. Kurde, mi się... Nie, to wejdź lepiej w mapę i tu... Część druga. Gdzieś na północ, więc teraz bym musiał się udać. Ale średnio mam ochotę teraz gdzieś stąd zniknąć. No jedynie, że do Sildy bym się na razie udał. No przecież mam tą questika z łodzią, gdzie to jesteś. Właśnie, okręt doskonały, to ja myślę, że to sobie ogarnę. Silden. A na północ bez schronienia, to gdzie mógłby się schronić? Jak nie do miast. Pewnie do jakichś ruin, no bo gdzie indziej mógłby się chronić? A czy mi się nie kojarzą jakieś ruiny? Nie no, ruin trochę było na terenie Myrtany też. Ale jakieś takie porządne, gdzie dałoby się jednak schronić. Nie było tam jakiegoś takiego miejsca? Kurde, nie mam za pewności już. Dobra, gdzie ty jesteś, kolego? To bym dał ci to. Rybak. Jest. Proszę, mam tu coś dla ciebie. Na długą brodę Innosa. Przyniosłeś mi pełen schemat konstrukcyjny. Gdzie to znalazłeś? Zaczekaj, to bez znaczenia. No, zapłaciłeś mi całkiem pokaźną sumę. Jak na kogoś to wydaje się biedny. No dobra. Myślę, gdzie to mogłoby być? Tak sobie myślę. Poczytam może jeszcze o tym, no... Ciężko powiedzieć, to może być, no dobra. Ben Sala, że najgorsze, że nie mam teleportacji tutaj. A wiecie co, ja się najpierw może gdzieś kimnę, najlepiej by było. Znaleźć jakieś łóżko wolne. I nie narób tu więcej kłopotów. Ha. Człowieku, czego chcesz? No to fajnie. Ale sorry, ja muszę któregoś z was uśpić, żebym miał łóżko wolne. Bo chciałbym sobie, no, odpocząć, bo jest ciemno. Nie masz nic do roboty? Myślę, co, spróbuję tą misję jeszcze potrę pociągnąć. Ruiny. Ja byłem kiedyś w ruinach tam od Geldern, się szło gdzieś wysoko. Może tam warto spróbować. Dobra, tam spróbuję coś zacząć poszukać. Wiem, powinienem w Warancie trochę ogarnąć sprawy i takie tam, ale... Ciekaw mnie trochę... No... Z tym całym... Dziedzictwo dziadunio. No ciekawe, nawet z tego rzeczy dostajesz, tak powiem. Łzy Adanosa jakieś... Pigułki szczęścia. No po prostu jakaś abstrakcja czysta. Ale dobra. Trzeba by sprawdzić. Czy nie znajdziemy tam jakiś ruin na północ od Geldern. Na północ, no gdzieś
Na północy mamy w końcu iść. A wiem, że tam jakiś były raz. Tam było to berło cienia, wtedy szukaliśmy. Ale tam nic wtedy nie było, więc nie wiem. Ale poszukać nie zaszkodzi. A kto wie, może na jakieś jeszcze inne ruiny trafię. No, no Geldern w końcu miasta artefaktów. Niby. A jak artefakty, to wiadomo, skądś trzeba je wziąć. A najlepiej to z ruin. Ciekawe, nie ubiłem tu goblina? To aż dziwne, mega. Mega dziwne, no ale wiadomo, mogę też wszędzie nie dojść, nie dotrzeć. Wiadomo, no. Gotik gotikiem, ale... też wszędzie miałem prawo nie dotrzeć. Coś mogło być miejsca, które ominąłem. Teraz znajdę jakieś wejście na górę znaleźć, żeby nie musiał się za długo też wspinać. Fajnie by było. Znaleźć tu mam jakieś przejście, ale nie, to jest chyba jakieś, którym mi nie pomoże za bardzo. O, cieniostwór, tutaj nawet nie spodziewałem się ciebie. Sorry, ale ze mną cieniostworku nie miałeś żadnych szans. Chyba, że jeszcze mnie coś atakuje. No, coś mnie chcesz atakować, ale nie wiem za bardzo co. Może tędy dostaniemy się wyżej? Tak średnio mam wrażenie. Tu jest stromo strasznie. Dobra. Zobaczmy, dokąd ta ścieżka zaprowadzi. Może potem coś pokombinuję. Prowadzi do jakiegoś kamiennego portalu. Nie mogę tego użyć. Nie, to się wchodziło tak i tak się to robiło. Kamienny portal, tak. No zobaczymy, może kiedyś tu się wrócimy. Żeby móc go użyć. Dobra, i przejdź przez te gałązie. Może uda nam się gdzieś wyżej dostać. Proszę, teraz nie spadnij. Bo jest jakieś wejście na górę, widzę. Dawaj, dawaj, dawaj. Tu wyżej. Nie, nie w dół. W górę. Bardziej w górę. To jest mega stromo i niełatwo mi się niełatwo się będzie mu tu utrzymać. No nie dziwię się. Ale weźmie, miałby nie dać rady. Gdzie to on nie wszedł naprawdę? Gdzie to on nie wszedł? Naprawdę. Dużo by trzeba naopowiadać się. Aha, spoko, deszczyk. Wejdziemy tędy, wejdziemy. Mówię, no gdzieś były takie ruiny jakieś. Szukaliśmy tego berła cienia. Nie wiem, czy w pobliżu nie było jeszcze jakichś ruin. Skądś te artefakty się przecież musiały brać. O, co my tu mamy? Zębacze. O, wesołe zębacze, też mnie. Już trochę was nie widziałem w waszej zwykłej wersji. Nie, 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 nie. Nie. No, warto było ryzykować. Nie było warto, ale... wane, że mamy to. Dobra, w którą stronę by się tu udać? Tam coś jest. Tam była ta góra. Chyba źle poszedłem jeszcze. No fajnie, naprawdę fajnie. Już trochę czasu tu zmarnowałem. No dobra. No, bez miecza idziesz na rozpruwacza. Gień, paruwo. Serio, nie za bardzo zapamiętam, gdzie były te ruiny, ale próbuję je jako tako odnaleźć. Tam już jest Silden, bo kojarzę wodospad. Co nie? No tam jest, są tereny bliżej do Silden. Jakieś w dół zejście, nie wiem jak wysoko. Na szczęście nie na tyle wysoko, żebym zginął od razu. Kurde, łaży gdzieś. Aha, tu jest granica, fajnie. No fajnie, odkryliśmy granicę mapy. No fajnie, naprawdę fajnie.
No, otwarty świat, ale gdzieś zawsze ma też swoją granicę. No nie jest nieskończenie otwarty. Logiczne przecież. No to jakaś ścieżka prowadzi. Ciekawe dokąd. Pewnie do granicy otwartego świata tego. No serio, ona prowadzi chyba donikąd. Tam dalej już nic nie ma. Spoko, fajny pomysł na ścieżkę, naprawdę, twórcy. Naprawdę, fajny pomysł na ścieżkę, która prowadzi donikąd. Naprawdę, niezły pomysł. O, bo zablokowane przejście. No spoko, to tędy nie wrócimy. Mamy zablokowaną drogę, no niestety. Trzeba wyjść inaczej. Kurde, gdzie te ruiny mogły być teraz, naprawdę? Nie pamiętam o tych jednych ruinach. Z tego błądzę po jakiś... nie zawalone, tylko po prostu jest ten portal cały. A ruiny są zupełnie w inną stronę. Widziałem to wzgórze i to chyba tam było. Odcinek może nie będzie, nie wnosi nic ciekawego, no poza tym misją dziedzictwo dziadunia. No, ale misja dość ciekawa, no szczególnie te itemy z tego wszystkiego. Bardziej wydaje mi się takie zabawne. Przy okazji, jak jestem tu, to też trochę potłuczę też stwory, które gdzieś cudem pozostawiłem. Szrat. Też dawno się z wami nie tłukłem. Ogry jeszcze. Dobra, nie pogardzę. Nad taką walką i treningiem jeszcze. Ale serio nie kojarzę, że to były ogry. Serio, nie kojarzę. Chodź tu jeden. Serio, ja was tu nie kojarzę. Dobra, mam prawo wszystkich nie kojarzyć też, no... to normalne. Ale nie wiem, tu byłem kiedyś, czy nie byłem, nie mam pojęcia. No, raczej nie byłem tutaj. Kufer tylko i metalowy, no za... ciekawe, czy to nie pilnowaliście, no szkoda. Ciekawe, jak tu ogr, to będzie coś więcej. No ale ogr, tylko tempaki. Co mieliby niby skolekcjonować? No, tamtędy wejdziemy sobie. A, to ci, dobra. Trochę tego tu jest. Skradasz się jak jakiś złodziej! Obaj będziemy mieć kłopoty! Złodziej! Dzięki, przyjacielu. Bardzo się cieszę, że zechciałeś mi pomóc. Nareszcie mam O, fajnie, tutaj dostaliśmy. Dawno nas tu nie było, a ten jeszcze pamięta do tej pory. Hej, ty! Co się tak skradasz? A co cię to obchodzi? Ja pierdyle, będziesz się pytał. Tu jest ta wilcza kopalnia. Jesteśmy gotowi. Lepiej już sobie... Lepiej i... Jesteśmy gotowi. Nie, ja to wszystko opróżniałem. No jeszcze gdzieś rozpróbować, ja myślałem, że ubiłem was tutaj już. Jak byłem przy tej wilczej kopalni, to powinienem już się już być dawno martwe. Jeszcze kolejne? A może by się po prostu jakiś czas respicie? To też byłoby wyjaśnienie, dlaczego tu jesteście, chociaż jestem prawie w 100% pewien, że was załatwiałem. Dobra,
Chodźmy zatem teraz na górę może. Zajdźcie dalej za tymi ruinami całymi, w których mogłoby być to całe dziedzictwo dziadunia kolejne. Tędy jest jakaś droga do Silden. Bo tu byli ci bandyci. Dobra, tu szliśmy tego zdradzieckiego najemnika. To ja już naprawdę dawno nie byłem i naprawdę się pogubiłem. No w tym momencie się odcinek zakończę. Próbuję w kolejnym odcinku może to odnaleźć, te całe ruiny, o których mogłoby być. Mam nadzieję, że nie przeszkadzałam, że tak trochę się tu pokręciłem. Powspominałem starą, dobrą Myrtanę. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. Zatem dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Siemka.